Thank you very much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kiedykolwiek jesteś w grupie ludzi, jest czas na pytania i pojawiają się kwestie duchowe, wciąż i wciąż ludzie zadają ten sam typ pytań. W jaki sposób naprawdę mogę zbliżyć się do Boga? Co mogę zrobić, żeby to działało? Jak sprawić, by modlitwa nie była obowiązkiem, do którego wypełniania się zmuszam? Jak sprawić, by działała? By duchowe życie było życiem? Daj mi jakieś narzędzia. I o tym będzie dzisiejsze spotkanie. Będziemy uczyć się, w jaki sposób mamy trwać. To nasze ostatnie spotkanie z cyklu Tajemnice Winnego Krzewu. Mówimy o trwaniu. Jest fragment w Księdze Jeremiasza, rozdział 9, który chcę, byśmy zobaczyli. Mówi o niesamowitych rzeczach związanych z relacją z Bogiem. To Bóg mówi. Niech się nie chlubi mądry z mądrości swojej i niech się nie chlubi mocarz z mocy swojej i niech się nie chlubi bogaty z bogactw swoich, ale tym niechaj się chlubi, kto się chlubi, że rozumie, a zna mnie, że ja jestem Pan. Mamy tu jedną z najpiękniejszych obietnic. Sam Bóg mówi, to, czym chcę, byś się chlubił, nie dotyczy tego, co robisz, co posiadasz, lecz tym, że rozumiesz mnie i znasz mnie. Bóg mówi, chcę, żebyś mnie rozumiał. Nie chcę, byś mówił, nie mogę zrozumieć Boga. Bóg mówi coś przeciwnego. Chcę, byś mnie rozumiał. Może nie rozumiesz wszystkiego, co robię, ale powinieneś rozumieć mnie i powinieneś mnie znać. Trwanie jest rozumieniem Boga i znaniem Go. Popatrzmy na kilka punktów mówiących o tym. Po pierwsze, sam Pan ukazuje, że największą chlubą Twojego życia jest znanie Go, znanie Boga. Jest to największą chlubą Twojego życia. Po drugie, sam Pan ukazuje, że chce, byśmy Go rozumieli, rozumieli. I po trzecie, sam Pan ukazuje, że chce, byśmy Go znali. Dlatego, gdy rozpoczynamy to ostatnie spotkanie, chcę, byście rozumieli, że oni rozmawiali o pniu krzewu winnego, o gałęziach, o winogrodniku i o owocach. Jezus ujawnia nam prawdopodobnie największą ze wszystkich tajemnic winnego krzewu. W jaki sposób Twoje życie ma przynosić obfity owoc? Inaczej niż w pozostałych koszach, w tym ostatnim zbierasz więcej owocu nie poprzez podejmowanie większych działań. W zasadzie robisz nawet trochę mniej, by więcej czasu spędzać trwając w winorośli. Dzięki temu więcej soku z pnia krzewu płynie do gałęzi. Tu nie chodzi o to, że robisz coś więcej, ale o to, że to, co robisz, obficiej owocuje, gdyż jest w tym więcej Chrystusa. Chcę, byście zrozumieli trzy procesy związane z trwaniem. Proces numer jeden. By trwać, musisz spełniać wymagania Chrystusa. Są trzy wymagania odnośnie trwania, jakie znajduję w Piśmie. Powiedzmy, że naprawdę chcesz trwać. I prawda jest taka, że kiedy poznajesz Chrystusa, nawet jeśli nie wydajesz owocu, wyznajesz swój grzech i odwracasz się od Niego, możesz zacząć trwać w Chrystusie dokładnie w tym miejscu. Możesz zacząć spędzać z Nim czas. Choć prawda jest taka, że nie będziesz w stanie spędzać wiele czasu, ponieważ Twój umysł wyłącza się i zajmuje innymi rzeczami. I nie będziesz w stanie spędzać więcej czasu, gdyż jeszcze nie zbudowałeś relacji, która byłaby wystarczająco silna. Z czasem robisz więcej rzeczy z Chrystusem, dzielisz więcej rzeczy z Nim i poświęcasz więcej rzeczy dla Niego. To zaczyna się dziać, gdy jesteś z Nim dłużej i dłużej, aż do spełnienia się całej zasady, która mówi, że powinniśmy trwać cały czas, nie przestawać trwać. Powiedzmy, że jesteś żonaty. Jedziesz samochodem i rozmawiasz. Możesz trwać, możesz przestać rozmawiać, ale wciąż będziesz trwał blisko żony. Bycie z kimś nie zawsze opiera się na rozmowie z nim. To trwanie będzie zerwane, zatrzymane, jeśli nie będą spełnione pewne wymagania. Po pierwsze, trwanie nie będzie trwaniem, jeśli żyjesz w ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Dlatego tak wiele razy spotykam ludzi w tym miejscu, którzy sporo grzeszą, chodzą do kościoła, gdzie być może jest świetna grupa uwielbiająca i są oni emocjonalnie głęboko poruszeni. Jednak w ciągu tygodnia popełniają wszelkiego rodzaju grzechy. W niedzielę chodzą do kościoła, gdzie napełniają się emocjonalnie, co jest prawdziwym doświadczeniem, nie wymyślają tego i uważają, że trwają w Chrystusie z powodu tego, co czują. Ale tak nie jest. Ten wers to udowadnia.
Trwanie ma miejsce tylko wtedy, jeśli nie jesteś w ciemności. Jeśli nie jesteś w ciemności. Zasada druga. Trwania nie będzie, jeśli masz nienawiść do drugiej osoby. Napisane jest, kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności. Powiedzmy, że starasz się skoncentrować na Chrystusie. O tutaj. Starasz się coraz bardziej trwać w Nim, ale jednocześnie nosisz w sobie nienawiść do osoby z pracy, rodziny, kogokolwiek. I wiecie, co się dzieje? Nie możesz trwać tutaj, jeśli nienawidzisz tej osoby tutaj. Dlaczego nie? Bóg się na to nie godzi. On ci nie pozwoli. To oznacza, że stanie się coś takiego. Nie stanie się to natychmiast. Zazwyczaj się nie dzieje. Jeśli zaczynasz nienawidzieć jakąś osobę lub darzyć ją silną antypatią, ostatecznie odkryjesz, że coraz trudniej i trudniej jest ci mieć relację z Chrystusem. Będziesz tracił chęci, będziesz próbował coraz rzadziej, na próżno, gdyż nie będziesz mógł zrozumieć, że przyczyną jest nienawiść do tej osoby. Dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, bariera będzie rosła. Po trzecie, trwania nie będzie, jeśli nie będziesz zachowywał Jego przykazań. Jezus powiedział, jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. 1 Jana 3,24 mówi, a kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Oto, co tutaj ma miejsce. Spójrzmy na to raz jeszcze, jak na całe życie, czas życia, a nie tylko cztery kosze. To są cztery poziomy i możesz przejść od niewydawania owoców do ich wydawania od razu, gdy poukładasz swoje życie. Ale nie możesz przejść od wydawania owoców do wydawania więcej owoców w ciągu nocy. To nie zadziała. Na to potrzeba dużo czasu, ponieważ uczysz się trwać bardziej i bardziej i dlatego obficiej owocujesz. Ale to także reprezentuje przeciętne chrześcijańskie życie. Zaczynasz, poznajesz Chrystusa, ale zazwyczaj jest wiele zwyczajów w twoim życiu, które są grzeszne. Służysz trochę Bogu, ale wciąż jesteś egoistyczną osobą. Żyjesz według swoich planów, tak jak wcześniej, a teraz pojawia się Jego plan. Ale mój pasuje mi bardziej niż Jego. I dlatego wciąż pozostaje problem grzechu. Z czasem grzeszysz trochę mniej, modlisz się trochę więcej, wydajesz troszkę więcej owocu. Spójrz, co się dzieje, gdy jest mniej grzechu i jest więcej trwania. Im dalej posuwasz się w tym kierunku, tym bardziej musisz zachowywać Jego przykazania. Dlatego, gdy spotykasz kogoś prawdziwie chodzącego z Bogiem, nie ma wiele grzechu w jego życiu. Są jakieś, ale nie ma ich wiele. A ludzie, którzy wiele grzeszą, zapewniam was, nie ma wiele Chrystusa w ich życiu. To nie idzie w parze. Proces numer dwa. Spójrzmy na praktyczną stronę, jak to czynimy. Trwamy w Bogu poprzez dyscyplinę. Dyscyplinę w pięciu sferach. Pięć duchowych sfer dyscypliny. W Księdze Jeremiasza 29:13 tak czytamy. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Spójrzcie na warunek. Gdy będziecie szukać całym swoim sercem. To jest niesamowity sekret. Bóg nie pozwoli nam siebie znaleźć, dopóki Go nie szukasz. Nie chce, byśmy Go lekceważyli. Tak więc, jeśli jesteś tu z tyłu i próbujesz nawiązać relację z Bogiem i coraz bardziej w Nim trwać, nie myśl, że to zawsze przychodzi łatwo. Nie przychodzi. Czasami to wcale nie jest łatwe. Musisz podążać za Bogiem, wówczas On pozwoli ci się znaleźć, jeśli szukasz Go całym swoim sercem. A oto pięć narzędzi, które ludzie w całej historii używali jako pomoc w byciu z Bogiem i trwaniu w relacji z Nim. Po pierwsze, stwórz trwały, życiowy nawyk spędzania rano czasu z Bogiem. Stwórz trwały, życiowy nawyk spędzania rano czasu z Bogiem. Czym jest czas z Bogiem? To nie jest coś, co robisz. Czas z Bogiem polega na powierzeniu się Bogu. I czynisz to, by stać się bardziej oddanym. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy spędzasz czas z Bogiem każdego poranka. Tu są pewne sekrety. Po pierwsze, znajdź w domu najbardziej odpowiadające Tobie miejsce, by spędzać tam czas z Bogiem. Jeśli masz ulubiony fotel, użyj go. Nie spędzaj czasu z Bogiem wieczorem. Swego czasu na społeczność z Bogiem przeznaczałem wieczór, bywałem już zmęczony. Rozmawiałem z człowiekiem, który był dla mnie duchowym autorytetem i on zapytał, jak tam twój czas z Bogiem? To było lata temu. Cóż, zazwyczaj mam dobry czas. A kiedy go masz?
Wieczorami. Wieczorami jestem typem nocnej osoby. Naprawdę? Wymień mi choć jednego duchowego mędrca, który miał swój czas z Bogiem wieczorami. Przeczytałem wiele biografii. Nie było kogoś takiego. Wówczas on powiedział: synu, jeśli chcesz wzrastać, ustaw swój zegar inaczej i stań się typem porannej osoby. Natychmiast pomyślałem: nie możesz sam stać się typem osoby porannej, bo przecież Bóg inaczej cię stworzył. I tak zacząłem nastawiać budzik wcześniej. I wiecie co? On miał rację. Powinieneś wstawać rano, aby spotykać się z Bogiem. Po drugie, ustaw swój budzik na wcześniejszą poranną godzinę. Po trzecie, ustal plan, według którego będziesz wykorzystywał ten poranny czas z Bogiem. To znaczy, wprowadź pewien porządek. Weź kilka małych kartek i wypisz na nich, co będziesz robił w czasie porannego spotkania z Bogiem. Nie dopuść do sytuacji, że wstaniesz rano, usiądziesz i zadasz sobie pytanie: no, co powinienem teraz robić? Co powinno dziać się w tym czasie? Musisz odkryć, co dla ciebie jest dobre. Nie ma wytyczonych zasad. Chodzi o to, co tobie jest najłatwiej robić. To robisz w pierwszej kolejności. Niektórzy moi znajomi zaczynają od włączenia muzyki uwielbiającej, inni od czytania Słowa Bożego. Znajdź to, co jest dobre dla ciebie. Stwórz własny porządek, spisz go i zachowuj przez cały rok. Po roku ustal nowy porządek. Po drugie, czytaj i rozważaj Biblię. Czytaj i rozważaj Biblię. Czytaj Biblię dla mądrości i relacji. Nie czytaj tylko dla informacji. Czytaj ją według ustalonego rocznego planu. Pomiędzy Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem zdecyduj, co będziesz czytał przez kolejny rok. W przeciwnym razie będziesz sfrustrowany przez cały kolejny rok. Możesz przeczytać całą Biblię w ciągu roku lub też czytać Nowy Testament. Ale upewnij się, że nie czytasz rozważań zamiast samej Biblii. Czytanie rozważań nie zastępuje czytania Biblii. Nie jest złe, ale nie jest Bożym Słowem. To ludzkie słowo o Bożym Słowie. Tak więc ustal, co będziesz robił. Może będziesz czytał Ewangelię w ciągu każdego miesiąca, może Księgę Przypowieści, jeden rozdział dziennie, jest 31 rozdziałów na 31 dni. Może dokładnie przestudiujesz pięcioksiąg w ciągu roku. Cokolwiek to będzie, ustal to, byś siadając do spędzania czasu z Bogiem, wiedział, co będziesz robił. Następny punkt. Dobry przyjaciel powiedział mi o tym. Odkryłem coś. Kiedy nie mogę niczego wyczytać z Biblii i kiedy zaczyna ona mnie trochę nudzić, nie wiedziałem, co z tym począć, mówił. Aż coś odkryłem. Kiedy staję się głodny fizycznie, jem, aż jestem syty i jestem zadowolony. Kiedy tracę mój duchowy apetyt, to muszę jeść, by znów stać się głodny, czyli przeciwieństwo. Gdy fizycznie jestem głodny, jem, aż się najem. Gdy nie jestem głodny duchowo, muszę zjeść choć trochę, by rozbudzić w sobie głód. To właśnie mi powiedział i to stosuję, jak wiele innych osób. Jeśli czytam i niewiele z tego, co czytam, we mnie zostaje, czytam dwa razy więcej. Czytaj więcej, a przełamiesz tę pustkę i więcej zyskasz. Po trzecie, doświadcz zwycięstwa przez swój dziennik modlitwy. Przez swój dziennik modlitwy. Praktykuj modlitwę, posługując się kalendarzem modlitwy na każdy dzień. Wypisz na kartce, o co będziesz się modlił, gdy przyjdzie czas modlitwy i módl się w ten sposób. Po drugie, naprawdę zachęcam was do robienia tego. Kup nowy segregator, do którego będziesz mógł dokładać i wyciągać kartki i zacznij prowadzić coś, co można nazwać kolejne prośby modlitewne. Prowadzę coś takiego już od wielu lat. Pozwólcie, że przybliżę wam, czym to jest. Lata temu byłem sfrustrowany, gdyż nie potrafiłem długo się modlić, jeśli nie miałem zbyt wielu rzeczy, by się o nie modlić. I moje myśli błądziły gdzieś. Ja się złościłem, starałem się bardziej koncentrować, zasypiałem. Aż któregoś dnia usiadłem i zadałem sobie pytanie, co może mi pomóc modlić się? Mam już dość czytania książek o tym, jak się modlić, chcę odkryć, jak ja mam się modlić. I zadałem sobie pytanie, o co byłoby łatwo modlić się każdego dnia? Łatwiej byłoby mi modlić się o rzeczy, które naprawdę chcę, by się spełniły. Tak więc wziąłem kartkę papieru i zacząłem wypisywać. Po pierwsze, chciałbym, żeby to się spełniło. A w linijce poniżej wpisałem datę. Tak jak tu. Tu jest cyfra, tu rzecz, którą chciałbym, by się spełniła, a tu data, kiedy zacząłem się o to modlić. Wypisałem kilka kolejnych punktów i pomodliłem się o te rzeczy.
Następnego ranka wstałem, przeczytałem wypisane punkty i zadałem sobie kolejne pytanie o to, co chciałbym, by się spełniło, jeśli chodzi o moją rodzinę, służbę, mnie samego. I cokolwiek przyszło mi na myśl, na przykład poważne spotkanie, jakie miałem w ciągu danego dnia, gdzie potrzebowałem Bożej pomocy, notowałem i wpisywałem datę. Następnego ranka wstawałem i zgadnijcie co? Nie musiałem się zmuszać, pragnąłem, by te rzeczy stały się prawdą. W niedługim czasie zacząłem dostrzegać odpowiedzi na modlitwy. Wiele odpowiedzi. I gdy otrzymywałem odpowiedź na jakąś modlitwę, wpisywałem datę oraz ile dni minęło, odkąd zacząłem się o to modlić, ponieważ byłem tego ciekaw. Teraz tego nie robię, ale taki miałem wcześniej zwyczaj. I po prawej stronie pisałem tak lub nie i mogłem sprawdzić, co się wydarzyło. Istotne jest to, że już nigdy więcej nie zmagałem się z modlitwą. Oto modlę się na końcu. Najpierw się modlę o pewne ogólne rzeczy, następnie o określone, a potem modlę się modlitwą Jabeza. Tak więc, cokolwiek robisz, ustal sposób, który będziesz zachowywał. W czasie, gdy uczyłem w przeróżnych miejscach na świecie, wszędzie ludzie podchodzili do mnie mówiąc: otrzymałem już setki odpowiedzi na modlitwy. To jest wspaniałe, spróbuj tego. Okresowo przeglądaj modlitwy, na które otrzymałeś odpowiedź. Ja robię to pod koniec każdego roku. Punkt D. Miej zwyczaj oddawania chwały i uwielbienia. Chwały i uwielbienia. Oddawaj Bogu chwałę poprzez muzykę. Słuchaj takiej muzyki w samochodzie, w domu. Chwal Boga przez skromność postawy. Co to znaczy? Jeśli uważasz, że nie chwalisz Boga tak, jakbyś chciał, zmień swoją pozycję. Nie siedź w fotelu, bądź posłuszny innym fragmentom ze słowa. Niektóre mówią o klękaniu, więc klęknij i próbuj oddawać Bogu chwałę w ten sposób. Czasem możesz położyć się krzyżem przed Bogiem, jak uczą niektóre psalmy. Nowy Testament mówi: wznieś ręce przed Bogiem. Stań, wznieś swoją twarz i ręce w ten sposób i zacznij Boga uwielbiać. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś, nie będziesz czuł się z tym dobrze. Jest tak tylko dlatego, że wcześniej tego nie robiłeś. Po kilku razach przestaniesz czuć się nieswojo. Możesz się z tym czuć niewygodnie w kościele. Jeśli czujesz taką potrzebę, krzycz do Boga, gdy Go uwielbiasz. Ja to robię, gdy nikogo nie ma w naszym domu. Dosłownie. Krzycz przed Panem. Mam przyjaciela, który tańczy przed Bogiem. On nie umie tańczyć, ale tańczy przed Bogiem. Oddawaj Bogu chwałę przez codzienną dziesiątkę. To jest coś, co robię niemal każdego poranka. Wystawiam dłonie w ten sposób, opierając się na kolanach, gdy siedzę i dziękuję Bogu za 10 rzeczy, za które nie podziękowałem wczoraj. I nie przestaję, gdyż to wyliczanie samo pcha do dalszego uwielbiania Boga. Punkt E. Ostatni. Jest wykorzystywany przez ludzi. Obserwujcie uważnie. Musisz prowadzić dziennik od momentu, kiedy naprawdę jesteś przycinany. Koniecznie. Współpracuj z Bogiem przez dziennik swojego życia. Dziennik swojego życia. Czym jest dziennik? Dziennik jest osobistym notatnikiem modlitw kierowanych do Boga. Modlitw, które spisujesz. To nie jest pamiętnik. To miejsce, gdzie wpisujesz swoje modlitwy, wyznania, problemy, marzenia. To kilka ostatnich, które napisałem. Ten ostatni właśnie skończyłem. To są zwykłe notatniki, zeszyty. Mój przyjaciel Gordon MacDonald poradził mi, by tak robić wiele lat temu. Myślałem, że ze mnie żartuje, ale miał rację. Taki notatnik funkcjonuje bardzo dobrze. Co więc tam jest? Rzeczy, które kierujesz do Boga. Wstajesz rano, robisz to, co robisz, czasami studiujesz Biblię. Tu był fragment, z którym się zmagałem. Nie mogłem go ogarnąć, przebić się. Wciąż prosiłem Boga o pomoc. Pomyślałem, potrzebuję więcej słowa, więcej prawdy. Zacząłem wypisywać z Biblii każdy werset na ten temat, jaki znalazłem, podkreślałem i nim skończyłem, byłem wolny. Czasem masz pytania. Mówisz, Boże, nie wiem, co robić. Moje życie obfituje w wiele pytań. Pewnego dnia wypisałem wszystkie pytania do Boga, rzeczy, na które potrzebowałem odpowiedzi. Nim skończyłem, czułem się o wiele lepiej. Przy tym zrodziło się także kilka nowych próśb do Boga, które wpisałem do segregatora z prośbami modlitewnymi, by nie zapomnieć, o co potrzebuję się modlić. Czasem musisz się uniżyć i wyznać swoje grzechy. Pamiętam pierwszy raz, kiedy próbowałem to wpisać do notatnika.
A potem pomyślałem, co się stanie, jak umrę? I ktoś przeczyta o tych grzechach. I odezwał się we mnie szept Boga. I myślisz, że będą zaskoczeni? Uporałem się z tym i zacząłem zapisywać. Z niczym nie da się porównać wyznania Bogu grzechów. Jeśli próbuję robić to na głos, to nie jest tym samym dla mnie. Może jest dla ciebie, ale dla mnie, szczególnie jako mężczyzny, nawiązanie intymnej relacji nie przychodzi w taki naturalny sposób, jak dzieje się to w przypadku kobiet. I odkryłem, że to jest bardzo dobre narzędzie, szczególnie dla mężczyzn, by nawiązać bliższą relację z drugą osobą. Czasem tylko uwielbiasz Boga. Spisz swoje uwielbienie. Tak to właśnie wygląda. Trzeci proces dotyczący trwania. Trwaj w Bogu coraz bardziej przez całe życie. I chcę wam teraz powiedzieć o trzech sezonach wydawania owoców w życiu. Ale wiecie, ja nie jestem osobą, która uprawia winogrona. I chociaż ta dekoracja wygląda jak coś wymyślonego, w rzeczywistości istnieje miejsce takie jak to. Jest winogrodnik, zupełnie jak ten. I zaprosiliśmy go tutaj. On także jest osobą wierzącą. Nie pozwoliłem, by słuchał tego wszystkiego. On jest w tej chwili tam, za tą czarną kotarą. Poproszę go tutaj, gdyż on może opowiedzieć naprawdę wiele o winorośli, gałęziach, winogronach, znacznie więcej niż ja potrafię. Nie jestem zbyt dobrym mówcą, uprawiam winorośle, dlatego tamten człowiek poprosił mnie tu. On jest znacznie młodszy ode mnie. Powiedział, żeby sprawdzić te winogrona. Lekko kwaśne. Nadają się do zebrania i sprzedania do supermarketów, żeby przyniosły trochę pieniędzy. Widzicie, jakie miękkie? Gałęzie były słabo przycinane. Za mało soku dotarło do nich. Takich nie będę jadł. Poprosił mnie, żebym powiedział wam, o, kto jest na tym zdjęciu? Poprosił mnie, żebym spędził chwilę z wami i powiedział o trzech różnych częściach, ponieważ tak naprawdę żadna gałąź nie chce współpracować. To jest naturalne, że jest uparta. Nie pomyślałbyś o tym, patrząc na to piękne miejsce, ale gałąź jest uparta. A ja tak wiele z nich muszę podnosić z ziemi, raz za razem, a potem znowu i znowu. Ale wiecie, kiedy gałąź dojrzewa, staje się bardziej stabilna. Myślę, że pierwszą fazę on nazwał dyscypliną. Sezon owocowania numer jeden. Boża dyscyplina. Ja nazywam to podpieraniem. Zaczyna się bardzo intensywnie, na samym początku. Wraz z upływem czasu podpierania jest mniej i mniej i mniej i w końcu nie musisz w ogóle podwiązywać gałęzi. Staje się ona tak mocna do tego czasu. Drugi poziom jest niesamowity, jest inny niż podpieranie. Sezon owocowania numer dwa. Boże przycinanie. Boże przycinanie. Potrzeba do tego ostrego noża, ponieważ ta gałąź, szczególnie gdy jest młoda, myśli, że może zdobyć cały świat. Rozrasta się we wszystkich kierunkach, patrząc, jak daleko może dojść w tym sezonie. I zapomina, w jakim celu stworzył ją dobry Bóg. Do wydawania owoców. A ona chce być tylko duża i piękna. I wiecie, to jest niesamowite. Nie możesz jej zbyt przyciąć, gdy jest mała, ponieważ umrze. Musisz zostawić jej przestrzeń, by mogła rosnąć. Kiedy trochę podrośnie, przycinasz troszkę, bo chcesz, by jej energia koncentrowała się na wzroście. Na początku nie oczekujesz wiele owoców. Chcesz, by ta gałąź rosła. A kiedy rośnie, zaczynasz ją ukierunkowywać, ponieważ sama rozrasta się na boki zamiast wzdłuż wytyczonej przez ciebie linii. Nie chcesz szeroko rosnącej gałęzi. Chcesz mieć ukierunkowaną gałąź rosnącą w ten sposób, w długiej linii. U siebie mam gałęzie, nie uwierzycie. Mam gałęzie tak długie, jak od tego miejsca, nie przesadzam, ponad 30 metrów. Rosną na nich liście, ale żadnych odgałęzień, dlatego że je trenuję. Spędzam cały rok ćwicząc je, obserwując, jak rosną, odrywając maleńkie odrosty, przycinając. Wiecie, co będę dalej robił? Dam tej winorośli wodę, nawóz, ponieważ wiecie, czego chcę teraz?
Chcę, by gałęzie stały się grube. Sezon owocowania numer 3. Twoje trwanie. Grube i duże. Ponieważ jeśli nie stanie się grubsza, nie będzie mogła urosnąć długa. A jeśli nie urośnie taka długa, nie wyda obfitego owocu. Tamten nauczyciel poprosił mnie, żeby dać wam obraz, który wszystko podsumuje. Pozwólcie, że to zrobię. Oto ten podsumowujący obraz. I on mówił o tych czterech obrazach tutaj. Pierwszą rzecz, o jakiej mówił, to owocność. Chcę, żebyście zapamiętali mnie, stojącego za tą gałęzią i tą winorośl. Winorośl to Jezus, gałąź to Ty, owoce to Twoje uczynki. No cóż, ja nie jestem Bogiem, ale reprezentuję Go na tym obrazku. A to jest pełnia owocu. Drugi obraz, jaki chcę, byście zapamiętali, jest tam. To wiadro wody ze ścierką przewieszoną przez nie. I moja ręka, która podnosi tę gałąź i myje ją. To drugi obraz. Obfitość owocu. Obfitość owocu i to. Czuję się w pewnym sensie jak ojciec mojej winicy. Kocham te gałęzie. Naprawdę. Spędzam z nimi tak wiele godzin. Znam każdą gałąź po imieniu. Obserwuję gałęzie, ponieważ każda gałąź rośnie inaczej. To nie jest tak, że podpierasz ją raz, dwa, wszystkie od razu. Każda gałąź jest inna. Staje się słaba w innym czasie. Trzecia rzecz, jaką chcę, byście pamiętali. Wyobraź sobie moją dłoń trzymającą w ręku niewielki sekator i z delikatnym uśmiechem, ponieważ pomagam im, przycinam. I ostatnie, to sprawia, że gałąź rośnie na wieczność. Myślałem o tym. I wiecie, była taka gałąź w Starym Testamencie, kiedy 12 wywiadowców poszło zbadać Ziemię Obiecaną i znaleźli tam gałąź, gałąź, o jakiej ja mówię. Jedna kiść winogronowa była tak wielka, że musiało ją nieść dwóch mężczyzn. Może się zastanawiasz, czy to w ogóle jest możliwe? Jakby to było, gdyby kobiety i mężczyźni naprawdę trwali? Cóż, przyjaciele, to wyglądałoby dokładnie tak. Widzicie, przyjaciele, tak wyglądała Ziemia Obiecana. Dlatego Bóg wciąż zaprasza. Przyjdź do Ziemi Obiecanej. Dlatego, moi przyjaciele, jeśli wy tak chcecie wyglądać, jeśli tylko będziecie współpracować z Ojcem Niebiańskim, pewnego dnia ujrzycie wasze życie w sposób, jaki On je widzi, jako gałąź, którą dwóch mężczyzn ledwo może unieść. To są tajemnice winnego krzewu. Część z nas być może ciągle jest w dylemacie. Kto przynosi owoc? Ja czy Bóg? Jeśli wierzysz, że chodzi tu tylko o Boga lub tylko o Ciebie, to nigdy nie będziesz przynosił owoców, jakich oczekuje od Ciebie Bóg. Zostałeś stworzony po to, by przynosić owoc. Owoc to rezultat dobrych czynów chrześcijanina.